Ja się do ludzi tak bardzo nie przywiązuję, jak do zwierząt. Ja powiem tak, dla mnie absolutnie to są dzieci. To są psy z ogromną wrażliwością. Ja współpracuję z trzema fundacjami, których jestem ambasadorem. Ja uważam, że to są niesamowite antydepresanty. Cześć, dzień dobry, to kolejny odcinek Psich Story. Moją gościnią jest dzisiaj Karolina Pilarczyk. Dzień dobry. Ja tak bez wymienienia tytułu w skrócie powiem. Królowa polskiego driftu i myślę, że każdy będzie wiedział, o co chodzi. Ale to nie ty dzisiaj jesteś królową. Mamy tutaj inną królową i innego króla. Jest tak. Z nami też Borys i Tequila. Tequila, dokładnie. Od razu przechodzę do ich historii. Tak. Gdybyś mogła powiedzieć, jak to się stało, że jesteście razem? Ja, jeżeli chodzi o zwierzęta, to od zawsze z nimi zajmowałam się zwierzętami, ratowałam zwierzęta, miałam w domu pełno zwierząt, bo jak wychowywałam się w domu, cudownym domu moich rodziców, to myśmy mieli wszystko. Mieliśmy psy, koty, żółwie, rybki, papugi, szczury hodowlane, wszystko, wszystko i wszystko naraz, więc to był przepiękny dom. Pozwolisz, że ja go puszczę, bo tak. On po prostu chce tutaj eksplorować. Tequila musi nam wystarczyć. Jest co obwąchiwać. Wróci nam. Tak. Natomiast rzeczywiście to był cudowny dom, w którym się wychowałam, pełna miłości do zwierząt, poszanowania do zwierząt. Od zawsze, od takiej malutkiej już ratowałam zwierzęta. Właśnie się śmieję, że mam taki flashback nawet z dzieciństwa. Krzyk mojej mamy, która mówiła: Karola, jak chcesz, żebym nie zabiła go, to go zabierz. Ja wtedy biegłam, a chodziła o dużego pająka, których moja mama się bała, ale wiedziała, że ja będę wszystko ratowała, więc te pająki wynosiłam z domu. Więc wychowałam się w takim domu i w momencie, kiedy się wyprowadziłam z domu moich rodziców i kupiłam swoje własne mieszkanie, to stwierdziłam, że oczywiście dom bez zwierząt to nie dom. Pomimo, że to był taki czas, kiedy ja bardzo miałam aktywne życie, zresztą ja zawsze mam aktywne życie, ale wtedy było tak, że ja czasami wychodziłam rano z domu i wracałam 3 dni później. Więc jak powiedziałam moim znajomym, że będę adoptowała psa, to wszyscy powiedzieli: Karola, ty to się tak rozpędź i głową walnij w ścianę, bo ty nie masz warunków ani możliwości, żeby wziąć psa. Ciebie cały czas nie ma, to co zrobisz z tym psem? I ja mówię: ale trudno, ja zmienię swoje życie. Dla mnie pies jest większym priorytetem niż taki styl życia, który prowadzę dzisiaj. Ja zmienię ten styl życia pod tego psa. I oczywiście od początku wiedziałam, że będzie to adoptowany pies, bo ja też już jako nastolatka jeździłam bardzo często do Palucha, tam starałam się te psy pokazywać, ludzi namawiać na adopcję, więc oczywiście wiedziałam, że te pieski będą adoptowane. No i mój ówczesny partner powiedział, że jeżeli ma być w domu pies, to tylko Amstaff. Jeżeli on ma się zajmować tym psem, to tylko Amstaff. Ja nie miałam doświadczenia z Amstaffami, ale pomyślałam: pies to pies. Każdy pies jest cudowny, każdy pies jest fantastyczny, chce. Nie ma problemu. Jak on będzie się zajmował tylko i wyłącznie Amstaffem, może być Amstaff. Więc zaczęłam szukać informacji na ten temat, szukać psa takiego do adopcji. No i znalazłam takie gały, piękne, wpatrzone, wielkie. Mówię: to jest mój pies, to jest on. Zadzwoniłam do Fundacji AST, której teraz jestem ambasadorem, a wtedy to po prostu zadzwoniłam, szukając tego typu psa. I mówię, że jadę po niego, chcę go zobaczyć i chciałam się dowiedzieć też coś na jego temat. On był relatywnie młody, miał... Mówimy cały czas o Borysie, bo on mówimy był twoim pierwszym psem. Cały czas, dokładnie, bo tu chciałam dojść do tego, że tu oczywiście mówimy o piesku, czyli Borysku. I zobaczyłam te gały, no i najfajniejsze było to, że jak jechałam po niego, on miał niecały rok, jak jechałam po niego, to wolontariuszka do mnie zadzwoniła i mówi: wie pani co, ale tak, no Amstaff, może dziadek? Ja mówię: nieważne, ja zobaczyłam te oczy, to są moje oczy, to może być jamnik, whatever, ja po prostu po niego jadę. No i oczywiście jak się zobaczyliśmy, no to była miłość od pierwszego wejrzenia. I tak trafił do naszego domu Borysek. No i ma teraz 16 lat. To był 2008 rok. 16 lat razem jesteście. 2008 rok. Borysek miał wtedy niecały rok. Był po strasznych przejściach, bo został wyrzucony w Brwinowie z samochodu z przeogromną ilością chorób. I nawet fundacji wtedy powiedzieli, że no nie są w stanie nic zrobić. I albo umrze, albo organizm sam się wybroni. Co to były za choroby?
Wszystko. Tam, bo to takie szczenięce w ogóle, dużo takich szczenięcy, pomimo że on miał jakieś 8 miesięcy, tak, ale wszystko go dopadły podobno jakieś nosówki, jakieś, no wszystko generalnie, pomimo że 8 czy koło roku miał, to wszystko po prostu jakieś takie szczenięce choroby go dopadły. I mówili, że no, leci z niego z każdego otworu ciała, więc właściwie to był dramat i nie wiedzieli za bardzo, jak mu pomóc, ale wybronił się. Kiedy brałaś Borysa do siebie, do domu, to liczyłaś się z tym, że on może nie przeżyć tego, że możesz go jednak nie uratować? Wtedy, kiedy go brałam, on już był po tych przejściach, natomiast nie wiedzieliśmy, jakie będą konsekwencje. Więc liczyłam się ze wszystkim, że może rzeczywiście go dopaść znowu jakaś choroba albo jakieś będą konsekwencje tych chorób. Nawet włącznie z tym, że na początku myślałam, że jest ogłuchu, bo wiedziałam, że słyszał wcześniej, natomiast jak był u mnie w domu, to był sparaliżowany strachem, się zachowywał tak, jakby w ogóle nie słyszał, więc myślałam, że jakieś konsekwencje też tych chorób to jest brak słuchu. Natomiast no, ja byłam tak zdeterminowana i zawsze tak podchodziłam do wszystkich adopcji, że jeżeli się decyduje, to na dobre i na złe i na wszystko. Więc wiedziałam, że cokolwiek będzie się działo, ja będę walczyła do końca, nieważne jakimi kosztami. I oczywiście martwiłam się o to, czy będzie wszystko dobrze, no bo się zobaczyłam te oczy i się zakochałam, więc ja już jechałam z wielką miłością do niego i oczywiście martwiąc się, czy wszystko będzie dobrze, ale szczęśliwie Borys rzeczywiście te choroby chyba sprawiły to, że on bardzo się wzmocnił i ma 16 lat i w ogóle nie choruje. W ogóle nie choruje. Teraz oczywiście już ma takie starcze problemy gdzieś z wątrobą czy z jakimiś podzespołami w organizmie, natomiast, ale rzeczywiście muszę przyznać, że te 16 lat w pełni zdrowiu, szczęściu i radości. Dobrze, to teraz tequila. Jak trafiła do ciebie tequila i jaką miała historię wcześniej? Czy znasz jej historię przed adopcji? Jej przedadopcyjną historię mało znam, natomiast ona trafiła jako dzieciak do mnie, taki malutki, bo ona miała 4 miesiące i było to tak, że jak zaadoptowałam Borysa, to ja wiedziałam, że będzie to moje dziecko i będę go kochała, ale nie sądziłam, że aż tak mi na jego punkcie odbije. Niezdrowo, naprawdę niezdrowo. Do tego stopnia, że ja nie byłam w stanie wychodzić z domu, bo myślałam tylko, że on będzie sam. Jechałam do pracy i myślałam o tych oczach, które tam patrzyły i zostały w domu. Był cudowny. On nie piszczał, nie szczekał, nie niszczył, ale ja po prostu myślałam o tych oczach, które patrzyły na mnie, jak wychodziłam z domu i myślałam, nie wracam. W tym czasie pracowałam w korporacji. I to też było dosyć ciekawe, bo to był taki okres, kiedy ja dzwoniłam, prowadząc różne projekty i dzwoniłam do klientów i mówiłam: Piotrek, wiesz, kawa jest niezdrowa, lunch tym bardziej, trzeba się odchudzać, idziemy na spacer. Więc praktycznie wszystkie parki w okolicy Warszawy mieliśmy obchodzone razem z psem, bo oczywiście przyjeżdżałam na te spotkania z Borysem i chodziliśmy na spacer. No i w którymś momencie stwierdziłam, że szkoda mi go, jak on zostaje sam. I tak jak z dziećmi, zawsze powinno być rodzeństwo. Powinno być rodzeństwo. Mam z kim się bawić, zostaję w towarzystwie, więc tak powstał pomysł. Tak powstał pomysł tequili. Stwierdziłam, że skoro i tak jakby przywróciłam całe życie do góry nogami, bo mam Borysa, to i tak muszę myśleć to o tym. To dodatkowy pies nie zrobi różnicy. Ja tak doszłam do trójki. Ja teraz też. No i ty teraz też. Zaraz właśnie jeszcze wspomnimy, dojdziemy zaraz do trzeciego, tak. Ale czy dobrze zapamiętałam, że mówiłaś, że nie znałaś zbytnio historii tequili wcześniej? Tak, ale tequila jakby nie miała długiej historii, bo miała 4-miesięczną historię. Jedyne, co wiedziałam, to że trafiła do domu tymczasowego, gdzie dziewczyny właśnie z fundacji AST, jak oczywiście też zaczęłam tam szukać towarzystwa dla Boryska, to zadzwoniły do mnie i mówią: Karola, jedź do Nowego Dworu, bo jest tam sunia, która steroryzowała rezydentki. 7- i 8-letnią sukę amstawkę. One się chowają po szafach i pod łóżkami przed nią. No i ona po prostu musi stamtąd na szybko wylecieć, no bo nie można wprowadzać rezydentkom takiego stresu. Więc jedź po nią. I ja rzeczywiście pojechałam po takiego małego potwora. Ona była cudna. W 4 miesiące, jak ja ją przywiozłam, pamiętam, w sobotę o godzinie 14 do domu i postawiłam ją w domu, to ona nie była przejęta tym, że jest, nie wiem, nowe otoczenie, jakiś obcy pies i tak dalej. Nie, ona zobaczyła Borysa, cel palna Borysa i od drugiej do ósmej się bawiły.
Potem około godziny 8 padły, w końcu zmęczone. No i wszystko byłoby pięknie, fajnie, tylko że nagle Borys się zorientował, że to nie on jest gwiazdą. No i że ktoś się wkradł na jego teren pewnie. Tak. I o to chciałam zapytać. Tak. Czy trudno im się było razem dogadać, pogodzić? No pierwszy, ta niedziela później nie była łatwa, tak? Mhm. On był o mnie zazdrosny, bo to jest mój w ogóle taki dzieciaczek. On jest zresztą moja pępowina, który chodzi za mną wszędzie, ale oczko tutaj widzę, że w redakcji macie tak fantastyczną redakcję, że on jest bardziej zainteresowany tak. waszą redakcją niż mną. Natomiast rzeczywiście takie oczko w głowie, które chodzi ze mną wszędzie. I, no i nagle zobaczył, że on już nie jest sam, że jest jakieś drugie, że już ja nie tylko jemu poświęcam czas, a... No i nie był zadowolony, tak? Zaczął być agresywny w stosunku do niej, zaczął się na nią rzucać. A, no i tak nie było przyjemnie. Ja starałam się oczywiście mu pokazywać, że jest cały czas moim dzieckiem, że jest cały czas kochany i na pewno nie zostanie odepchnięty i tak dalej. Natomiast ta niedziela rzeczywiście była trudna. Potem poniedziałek był już taki lepszy, bo poniedziałek on przekonał się po pierwsze, że ja rzeczywiście cały czas tą atencję mu poświęcam dużą. Natomiast pamiętam w poniedziałek wyszłam na 15 minut i wróciłam, żeby zobaczyć, co się dzieje, nie? I widzę, że oni siedzą, patrzą na mnie zdziwieni. Potem wyszłam na godzinę, wróciłam. No, żyją, nie? Nie zagryźli się. Nie zagryzły się. Więc mówię, chyba się Borysek przekona, że rzeczywiście jest fajnie. I później poszło już z górki. Później Borysek rzeczywiście miał towarzyszkę do zabaw. Tequila była bardzo zabawowa. Tutaj teraz nie widać tego, no ale wiek robi swoje. Natomiast rzeczywiście ona się mogła bawić godzinami, on miał zajęcie. Jest też trzeci twój narybek, najmniejszy i jest nią... Korba. Znowu chciałam powiedzieć kobra. Nie wiem, dlaczego nam się ciągle z jakimś wężem. Jest nią korba. Jest nią korba. Korbusie nie mieliśmy w planach. Tak, ona się pojawiła jakaś kilka dni temu, prawda? Tak, tak. Nie mieliśmy w planach, bo stwierdziliśmy, że po pierwsze ta dwójka jest dosyć absorbująca, a poza tym ma już swój wiek, więc niech ona będzie miała ciszę, spokój. I absolutnie byliśmy zdecydowani, że będziemy adoptować dalej, ale szczęśliwie moje psiaczki są w dobrej kondycji, więc liczę, że jeszcze te kilka lat pożyją. Natomiast zakładaliśmy, że następny piesek, którego będziemy adoptować, to też będzie jakiś TTB, czyli terrier typu ból. Coś będzie miał z bóla w sobie, bo to jest taka rasa, którą raz masz i się zakochujesz. To jest po prostu to jest coś magicznego. Te psy to są magiczne. Natomiast Mariusz mówił, że chciałby mieć jakiegoś bull terriera miniaturkę. Ja mówiłam, że chcę mieć stafika. A dlaczego takie pieski? Dlatego, że bardzo nam brakuje ich podczas naszych podróży. Jeździmy dosyć często. Szczęśliwie one w tym czasie zostają razem z moją mamą i to jest ich drugi dom, więc one się tam czują bardzo bezpiecznie i bardzo dobrze. Ale ja za nimi tęsknię przeokrutnie i zawsze żałowałam, że nie są mniejsze, nie są bardziej kompaktowe, żeby mogły jeździć z nami. Więc stwierdziliśmy, że następne pieski na pewno będą dużo mniejsze, żebyśmy mogli je zabierać. No i tak stwierdziliśmy, okej, czekamy w takim razie, te następne pieski to będą taki właśnie jakiś albo miniaturka bull terrier, albo jakiś Stafford. No i nagle pojawiła się ona. Uwaga! I znowu miłość od pierwszego wejrzenia. Miłość od pierwszego wejrzenia. Miks roku, bo jest to buldożek francuski połączony z Amstaffem. Buldożek był ojcem, więc wszyscy stwierdzili, że po prostu brawa dla niego, jak on to zrobił. No. No. Natomiast jak zobaczyłam ją, to tak, te oczy po prostu i ta morda. Jeszcze była dosyć śmieszna sytuacja, bo ja ją zobaczyłam tuż przed świętami i napisałam do Kasi. Mówię, Kasiu, ja bym chciała ją adoptować, ale wracam, niestety teraz wyjeżdżamy, więc wracam po świętach i po tych świętach, po Sylwestrze bym ją zabrała. A Kasia mówi, Karolina, a jeżeli znajdziemy dla niej cudowny dom, to czy się zgodzisz, żeby ją jednak oddać? Ja mówię, Kasiu, jeżeli ten dom daje jej wszystko na świecie, będzie ją kochał ponad życie, będzie miała cudowny dom, cudowny ogród, cudownych towarzyszy, to tak, bo ona jest najważniejsza. A ona mówi, dobra, to zobaczymy, czy jest ci przeznaczona. No i była. I była mi przeznaczona. Korbusia trafiła do nas zaraz w nowym roku. No i jest to, jak śpi, to jest to anioł.
Jak patrzysz na nią, to jest to po prostu słodycz. Ale jak odpala się, jak otwiera te oczy, to po prostu taki diabeł z niej wychodzi. Cudowna. No, dużo radości, dużo szczęścia. Na początku Borys z tequilą niekoniecznie. No właśnie, o to chciałam zapytać. Niekoniecznie. Ale myślę, że to jest kwestia czasu też. Tak, niekoniecznie dlatego, że ona za dużo ADHD. Nie? Jest one... małym szczeniakiem. No ja mam sama kilkunastoletniego psa i dwu- i trzyletniego psa. I po prostu energia, to są jednak starsze psy, trzeba to zawsze pomnożyć razy mniej więcej 7. Tak. Tak się to liczy, więc to są prawie 100 lat. Tak, dokładnie. Wyobraźmy sobie człowieka, który ma 100 lat. No i teraz pytanie pojawia się takie w mojej głowie. Jak to idzie w parze z twoim trybem życia teraz? Bo kiedyś, jak miałaś szczeniaki, mogłaś sobie z nimi pobiegać, pojeździć na rowerze, gdzieś tam przeczytałam w jakimś wywiadzie, że tak właśnie było. A co z nimi dzieje się teraz? Czy ty je aktywujesz jakoś specjalnie, czy wręcz przeciwnie? No bo to jest jednak starszy człowiek, który potrzebuje odpoczynku. Tak. To znaczy, jak widać po Borysie, tequila się zachowuje bardzo podobnie. To znaczy, one są bardzo jeszcze cały czas aktywne, pomimo że oczywiście już stawy nie Jak widzimy, Borys bardzo. Tak, on splądrował całą redakcję. I Borys tak jest. Ja zresztą często pokazuję filmy, że one biegają ze mną codziennie rano. Tak? One rzeczywiście jak były młode, no to potrzebowały dużo ruchu. I my codziennie rano po godzinie biegaliśmy, a potem jeszcze na rowerze po godzinie jeździliśmy po lesie, bo szczęśliwie mieszkam koło przepięknej Puszczy Kampinoskiej, więc przepiękny las ogromny. No i one tam miały ogromny potencjał, żeby biegać. Teraz oczywiście już nie ma aż tak dużo ruchu i tak dużo biegania, ale cały czas staram się, żeby one tą aktywność zachowały, bo to jest tak jak z człowiekiem. Im dłużej utrzymujesz się w aktywności fizycznej, im później się położysz do tego łóżka i pozwolisz, żeby żeby nie osiąść, tak? No bo jak już usiądziesz, jak już tak zostaniesz w tym łóżku, to już tak zostaniesz w tym łóżku. To prawda. Więc dopóki trzymasz tą aktywność fizyczną, to jesteś sprawny, tak? I jesteś sprawny i fizycznie, i też psychicznie. Dobra dieta, tak? Cały czas oczywiście dbam o to, żeby miały bardzo dobre odżywianie i były w dobrej kondycji. I to mi się udaje zrobić. One cały czas są bardzo zabawowe, co zresztą właśnie chciałam powiedzieć, że nagle aktywizuje tequilę, ta mała aktywizuje tequilę. Bardzo się z tego cieszę, bo tequila już była też taka trochę geriatria, która siedzi gdzieś tam w kąciku na kanapie. Natomiast, ale czasem miała takie odruchy, że chciała się z Borysem bawić. Borys, nie wiem dlaczego, tak jak biega szczęśliwy po polu, to niekoniecznie chce się bawić. I nagle ta mała ją zaktywizowała, więc rzeczywiście tak jak na początku nie były zbyt szczęśliwe, że takie ADHD nagle wokół nich tutaj gdzieś się porusza i biega i zawraca im głowę, to dla tequili to uważam, że to jest bardzo dobrze. Na początku rozmowy mówiłaś, że miałaś dom pełen zwierząt, były papugi, żółwie. Tak. Ja bym się chciała skupić jednak na psach. Tak. Czy miałaś takiego psa swojego, chyba każdy ma raz w życiu takiego psa, człowieka, takiego prawdziwego przyjaciela, którego musiałaś pożegnać? O Jezu, miałam. Niestety tak. Po pierwsze mój pierwszy Rottweiler, z którym się wychowywałam. Przecudowny pies, nasz pierwszy pies, przeżył 15 lat, co było dosyć dużym osiągnięciem jak na tę rasę. I to było trudne, bo wychowywałam się, miałam 9 lat, czy 8 lat, kiedy go wzięliśmy. No i 20 parę, kiedy go żegnaliśmy, więc to było bardzo trudne. I też bardzo trudny był kolejny Rottweiler po nim. Pomimo, że już nie mieszkałam z moimi rodzicami większą część, może nie większą część, ale połowę jego życia, bo niestety ten drugi Rottweiler żył raptem 7-8 lat i zabiła go sepsa. Ale to był pies, który jak myślę o utożsamieniu dobra, to myślę o nim. To był tak dobry pies, tak dobre stworzenie. On był dobry dla wszystkich. Ja, dzisiaj pojęcie domu tymczasowego jest dosyć oczywiste. Kiedyś nie mówiło się domu tymczasowym, czyli domu takim przechodnim dla zwierząt. Natomiast ja non-stop coś zgarniałam z ulicy i dom moich rodziców był takim domem tymczasowym. I nigdy nie zapomnę, jak kiedy znalazłam takiego małego kotka. Jego mama została niestety przejechana przez samochód. Tego kota jeszcze musieliśmy karmić w ogóle mlekiem ze strzykawki i rzeczywiście był taki mało samodzielny. Ale ten kotek stwierdził, że najfajniejszy z całego tego otoczenia i tego zwierzęcia jest właśnie ten Rottweiler, gdzie był wielkości jego nosa praktycznie.
I to było cudne, jak ten Rottweiler w ogóle tak pięknie się obchodził, tak delikatnie z tym kotem. I nigdy nie zapomnę takiej sytuacji, w ogóle ten Rottweiler to miał niesamowity taki body language. On mówił do ciebie, on z tobą się komunikował poprzez ciało. I pamiętam, jak siedziałam z moimi rodzicami w kuchni, ja coś tam rozmawialiśmy, a Rottweiler dostał miskę, taką dużą, wielką miskę, jadł sobie swoje jedzonko. Kot stwierdził, że zobaczy, co on tam ma. Odważny. Bardzo odważny, albo głupi, nie? Albo głupi. I malutki kotek, mało poręczny, wielka miska, więc mu wpadł do tej miski. Słuchaj, my w tym momencie po prostu serce nam stanęło, powietrze, w ogóle czas się zatrzymał, patrzymy, co się stanie, no bo w którymś momencie ten Ramzes może się jednak wkurzyć. Tak. No jakby nie patrzeć jednak jego miska. A ten kot się tam babrze w tej misce. Pływał w basenie. Tak, jakby pływał w basenie, nie może się wydostać z tego. No i ten Ramzes tak patrzy na tego kota, patrzy, usiadł, spojrzał na moją mamę i tak... Tak wesoło, jakby tak chciał powiedzieć, no weź go. I moja mama wzięła go do ręki i wyniosła. No po prostu przecudowny pies, przecudowny. Niestety z dużymi problemami zdrowotnymi i któregoś razu, jak miał operację na nogach, bo miał ogromne problemy ze stawami, to został zostawiony mu jakiś wacik, który spowodował zakażenie organizmu i sepsę i go zabił. Strasznie to przeżyliśmy, bo to był naprawdę cudowny pies i taki bardzo, bardzo taki ludzki. Z nim się nie komunikowało komendami, tylko wręcz pełnymi zdaniami i zaskakiwał nas wielokrotnie. No trudne, takie sytuacje odejścia są przesmutne i tutaj się muszę jakby nastawiać, wbijam sobie w głowę, że to jest circle of life, tak, i naturalna kolej rzeczy, ale jednak tego się nie da na to przygotować. Nie? Czy porównałabyś żałobę po psie do żałoby po człowieku? Czy to jest taka sama strata dla ciebie? Wiem, że to się wielu osobom nie spodoba, ale bym powiedziała, że nawet większa. Dlatego, że ja się do ludzi tak bardzo nie przywiązuję, jak do zwierząt. Jeżeli mówimy oczywiście o jakichś bardzo bliskich osobach, podejrzewam, że mogłabym przyrównać, tak? Szczęśliwie takie bardzo bliskie osoby, czyli moi rodzice żyją, mój brat żyje, a właściwie z taką dalszą rodziną z nikim nie miałam jakichś większych relacji, tak? Nawet, nie wiem, moi dziadkowie cudowni, szczególnie ze strony mojego taty, fantastyczni ludzie, ale nigdy jakoś tak nie pamiętam, żebym przeżywała bardzo mocno żałobę. Natomiast każdą utratę naszych zwierząt przeżywałam w sposób bardzo trudny. W jednym z odcinków z Sandrą Kubicką mieliśmy taki temat porównania też psów do dzieci. Mhm. Ja jestem absolutnie zwolenniczką tej teorii, że ja mam jedną córkę swoją, taką Blankę, rodzoną i trzech synów, czyli trzy psy. Tak. I Sandra jest też w tym teamie. Przypuszczam, że ty też, dlatego że wcześniej mówiłaś też o psach jako o dzieciach. Tak, tak, zdecydowanie. To znaczy... Ja powiem tak, dla mnie absolutnie to są dzieci. Ja nie mam dzieci swoich własnych, biologicznych, mam tylko adoptowane. Nigdy też nie chciałam mieć dzieci, pomimo że lubię dzieci i na przykład i dzieci mnie lubią. Natomiast ja lubię je później oddać rodzicom. I rzeczywiście uważam, że zwierzęta, psy są jak dzieci. Oddają ogromną ilość miłości, ale też wymagają dyscypliny, wymagają wychowania, jak dzieci. Pamiętam kiedyś mój Mariusz dostał od swojego kolegi, jakiemu się syn urodził, bo Mariusz ma syna, jakiemu się syn urodził, to dostał książkę i ten kolega powiedział: Mariusz, wychowaj syna zgodnie z regułami w tej książce. Nie obrażaj się, że ci to daje, ale wychowaj zgodnie z tymi regułami. A dostał książkę Jak wychować psa. I rzeczywiście do któregoś roku to jest podobna komunikacja, tak? Więc tak, ja absolutnie uważam. Gdzieś przeczytałam, że pies jest tak jak trzyletnie dziecko. Tak. Ma taki poziom emocji, taki poziom rozumienia, więc z tego też mocno się trzymam. Zresztą widzę po swoich psach, że zachowują się absolutnie po ludzku. Tak. I zastanawia mnie jeszcze kwestia stereotypu ras, o których mówiłaś. Tak. Czyli ras teoretycznie groźnych. Tak. Jak ty podchodzisz do tego tematu? Zgadzasz się z tą teorią, że to są groźne psy? Bardzo się denerwuję, jak ktoś tam mówi. Rzeczywiście jest tak, że
bardzo się denerwuję, dlatego że amstafy, bóle, TTB, teriery typu ból, wszystkie bólowate, to są psy z ogromną wrażliwością i bardzo kochające ludzi. Bardzo kochające ludzi. Ogromna wrażliwość też przejawia się tym, że jeżeli ma ona niezrównoważonego właściciela, to niestety pies też nie będzie zrównoważony. Dlatego zawsze to jest wina człowieka. Dostajemy na początku, jak dostajemy tą kuleczkę, jak dostajemy tego szczeniaka, to dostajemy mu formę do zrobienia. I to od nas będzie zależało, jak on później wyrośnie, co z niego będzie. Tak jak z dzieckiem. Dokładnie tak jak z dzieckiem. No właśnie chciałam to teraz powiedzieć. Dokładnie tak jak z dzieckiem. Dokładnie tak jak z dzieckiem. Dlatego, nikt nie rodzi się zły, dokładnie. I tak samo jest z bólowatymi. I wręcz uważam, i z doświadczenia też z różnymi rasami, wiem, że to naprawdę są psy o większej wrażliwości. One bardziej przywiązują się do człowieka, bardziej są oddane. Zresztą mało kto wie o tym, że amstafy były symbolem Ameryki. Amstafy były tak zwanymi niańkami. One bardzo mocno broniły swojego stada, swojej rodziny i dzieci, przede wszystkim chroniły dzieci i te dzieci mogły robić z nimi wszystko, bo one mają trochę większy próg bólu, w związku z czym jak te dzieci im tam gdzieś wsadzały palce, nie tam gdzie trzeba, to one to wszystko cierpliwie znosiły. Natomiast, tak jak mówię, no to są takie psiaki, które niestety, jeżeli trafią na debila, no to niestety one też w głowie nie będą miały poukładane. Więc jeżeli pies jest zły, to wina jest absolutnie człowieka. Wróćmy do tego pomagania. Już pomagałaś jako dziecko, nastolatka. Jest to jakby też nieodłączna, mam wrażenie, twoja strona Instagrama, w ogóle działalności w sieci, że pomagasz. Tak. Psiakom głównie. Tak. Czy mogłabym się pokusić o stwierdzenie, że raz w tygodniu jesteś w jakimś schronisku? Tak, tak. Dobrze sobie to zaobserwowałam. Tak. Co ty dokładnie tam robisz? Jak pomagasz? Przychodzisz, wychodzisz na spacery? Jaka to jest forma pomocy? Wszystko. Ja współpracuję z trzema fundacjami, których jestem ambasadorem. I to są jakie to są fundacje? Wymieńmy je. To jest fundacja AST, która ratuje i skupia się głównie na TTB, czyli teriery typu ból. To jest fundacja Wzajemnie Pomocni, niezwykła fundacja, która ratuje wszystko, bo jest to też ośrodek dzikich zwierząt, więc oni mają też dziki, kozy, jenoty, świnki, wszystko, poza psami i kotami oczywiście. I Fundacja Psierociniec, która jest taką organizacją, można powiedzieć, hospicjum dla zwierząt. O psierocińcu mówiliśmy też w odcinku z Sandrą Kubicką, tak, która Sandra też wspiera. Dokładnie, Sandra też wspiera, też brała udział w kalendarzu charytatywnym, więc rzeczywiście psierociniec jest bardzo niezwykłym miejscem. I teraz co ja tam robię? Jeżeli chodzi o Fundację AST, to jest właśnie to, o czym rozmawiałyśmy, czyli staramy się między innymi zmienić postrzeganie tej rasy. Walczymy ze stereotypami, walczymy z tym, że to są groźne psy, walczymy z tym, że te psy mają 3 tony w szczęce. Rzeczywiście narosło tyle głupich mitów wokół tej rasy, że staramy się to wszystko obalić i pokazać, że rzeczywiście to są psy kochające, cudowne. Uważam, że w przeciągu 15 lat, odkąd ja z nimi też działam, to bardzo dużo się zmieniło w tym postrzeganiu. Nawet czasami trochę się martwię, że w tą drugą stronę, tak? Bo ten 2008 rok, 2009, kiedy ja brałam tequilę, wielokrotnie na ulicy słyszałam brzydkie teksty, kiedy ludzie krzyczeli. Ale jakie to były teksty? Że takie psy nie mają prawa życia, że takie psy to powinny być w kojcu, powinny być zamknięte, w ogóle ta rasa powinna być zabita i tak dalej, i tak dalej. One ignorowały tych ludzi. Ja natomiast dosyć dużo wulgaryzmów puściłam w tamtą stronę i rzeczywiście byłam taka dosyć mocno poddenerwowana. Do tego stopnia nawet, że ja w którymś momencie zaczęłam się izolować od ludzi, jeżeli chodzi o nie, czyli nie wchodziłam do miasta, nie wchodziłam w miejsca, gdzie jest dużo osób. Stąd one się trochę nie czują pewnie w towarzystwie, czy w jakiejś... Tutaj się chyba czują świetnie. Bardzo, szczególnie Borys. Borys, tak. Ma zupełny luz. Natomiast teraz jest tak, że jak ktoś widzi na ulicy amstafa, to bardzo często mówi, o Jezu, amstaf, i idzie z rękoma, nie? I to też jest niebezpieczne, bo do żadnego psa. Do żadnego psa nie powinno się tak robić. Absolutnie.
powinno się podejść, dać powąchać, zapytać właściciela, czy można. Przede wszystkim. Absolutnie. I rzeczywiście powinno się dać mu, temu psu przestrzeń. A natomiast niestety widzę, że ludzie teraz właśnie już pałają zbyt dużą miłością do amstaffów i za bardzo idą do nich. I może dojść do tragedii i niestety potem znowu będzie pójdzie fama, że to są niebezpieczne psy. Więc rzeczywiście staram się zmienić postrzeganie. No i oczywiście staram się też jak najbardziej, jak najczęściej udostępniać, pomagać w adopcjach, wykorzystywać to, że mamy social media, które mają całkiem niezły zasięg, docierają do ludzi. Ludzie są cudowni moi, te osoby, które mnie followują, to rzeczywiście też pomagają mi wielokrotnie w udostępnianiu dalej, w różnych zbiórkach, w różnych akcjach, więc wykorzystuję do pomagania. Na Fundacji Wzajemnie Pomocni tam idzie już dużo więcej, już dużo dalej. To jest fundacja, która jest cudowną i niezwykłą fundacją prowadzoną przez dwie starsze panie weterynarz. Magiczne miejsce, ale problemy są dwa. Po pierwsze, panie są starsze. Po drugie, jest to fundacja, która jest oddalona o jakieś 20-30 km od Warszawy, więc mało kto tam przyjeżdża. I teraz one mają około 100 psów, które przyjechały z całego świata, włącznie z, teraz bardzo dużo im przywieźli psów z Ukrainy. Mhm. Bardzo często są to psy w tragicznych warunkach, bo większość ludzi wie, że to są panie weterynarz, więc one na miejscu mogą pomóc. Te panie są mało asertywne, a poza tym no jak tu odmówić pomocy psu, no tak, który jest właśnie postrzelony, który cierpi. Czyli znowu mamy problem przepełnionych schronisk. Właśnie, mamy problem przepełnionych schronisk, mamy problem przepełnionych takiej fundacji, która jest gdzieś oddalona i trochę odizolowana od ludzi, nie jest schroniskiem, który jest wspierany przez gminę, nie jest schroniskiem, który jest gdzieś na obrzeżach Warszawy, gdzie ludzie przyjeżdżają. Jest miejscem oddalonym, piękne miejsce, bo jest w ogóle przepiękny las, rzeka, bo cudowne miejsce do chodzenia na spacery, ale niestety mało osób wie o tym miejscu, więc staram się nagłośnić, staram się pokazać, staram się zbierać fundusze, bo oczywiście potrzebne są i na leczenie, i na jedzenie. Staram się, chciałabym bardzo odbudować w tym roku to miejsce, bo niestety już wszystko się zaczyna rozpadać, więc bardzo bym chciała w tym roku, i tutaj apel, prosimy o... Zostawimy linki w opisie na pewno. Poproszę bardzo, żeby właśnie nas wesprzeć. Nawet nie chodzi tylko o finanse, chodzi o to, żeby przyjechać, żeby poprzybijać te deski, żeby po prostu pomóc w fizycznej pracy przy tych zwierzętach. Przewożę te zwierzęta, wożę do innych weterynarzy, do specjalistów, czy na przykład mam tam takiego pieska, którego bardzo bym chciała, żeby znalazł dom, bo jest przecudowny. Nazywał się Korba, ale zmieniłam mu imię na Szogun. Piesek jest po wypadku samochodowym i miał sparaliżowane przednie i tylne łapki. Teraz ma przednie zupełnie sprawne, ale cały czas sparaliżowane tylne łapki, ale jest szansa, żeby chodził. Tylko wymaga rehabilitacji. I ja jeżdżę tam do niego i staram się go... Widziałam go na Instagramie, też wrzucimy tutaj cudownie o nim informację. Cudownie. Że jest on do adopcji. No, jest do adopcji też, albo nawet dom tymczasowy, żeby był bliżej gdzieś Łomianek, tak żebyśmy mogli częściej go brać na tą rehabilitację, tak żeby on... Jak on sobie radzi bez dwóch sprawnych nóg teraz? Widziałam go na jakimś wózku? Tak. Takim specjalnym? Tak. Tak, on porusza się na wózku, natomiast no niestety nie zawsze jest możliwość, żeby go włożyć w ten wózek, bo to wymaga jakiegoś wysiłku, zaangażowania. Mhm. Dziewczyny nie zawsze mają na to siłę, więc on po prostu w tym momencie ciągnie te nogi ze sobą i to jest mało przyjemne, szczególnie w takich warunkach, kiedy jest zimno, nieprzyjemnie na zewnątrz i pomimo, że on chodzi tam po trawie, jest wypuszczony na teren, no to... No nie jest to łatwa sytuacja dla niego, dlatego bardzo bym chciała, żeby jednak trafił do domu. Dobra, to ja trzymam kciuki, żeby po tym odcinku, po emisji tego odcinka szybko znalazł dom. Cudownie. Co ci daje pomaganie? W jakimś stopniu satysfakcję. Satysfakcję, że mogę oddać tym zwierzętom to, co one dały mnie. Bo zwierzęta dają niezwykłą energię. Ja uważam, że to są niesamowite antydepresanty. Jak miałam trudny czas w swoim życiu, to zawsze jak wracałam do tych zwierząt i jak patrzyłam na ich beztroskę, ich energię, ich miłość, to od razu człowiek się uśmiechał i momentalnie wszystkie te problemy, które miał, przestawały być tak wielkie. Zwierzęta dają bezwarunkową miłość. Nieważne, jak wyglądasz, ile masz pieniędzy,
cokolwiek, po prostu one cię zawsze kochają, tak? Byle byś dawał im miłość i one cię będą kochały, więc no, nie, ludzie tacy nie są. Ludzie tacy nie są i dlatego ja się tak bardzo angażuję w pomaganie zwierzętom, bo one dają cudowną energię, cudowną emocję i chciałabym, żeby one czuły, że zasługują na naprawdę dużo i chciałabym rzeczywiście, moje marzenie byłoby, żeby nie było psów w schroniskach i wszyscy, żeby traktowali je z szacunkiem, bo niestety na dzień dzisiejszy to czasami to jest przedłużenie łańcucha. I chciałabym, żeby ludzie sobie uświadomili właśnie to, co rozmawiałyśmy, że to jest świadomość 3-letniego dziecka, więc to jest ogromna i przepiękna, cudowna emocja, którą one dają i chcę, żeby jak najwięcej tych zwierząt czuło, że są ludzie, którzy chcą im też to oddać. Coś czuję, że może to się wszystko, ta cała historia twoja psia skończyć twoją własną fundacją. Takie mam podejrzenie, prędzej czy później. Trochę się tego boję, powiem. bo kiedy znaleźć na to wszystko czas? Jedna rzecz czas, poza tym druga rzecz to jest asertywność, tak? Mhm. Ja boję się, że niestety będę chciała ratować wszystko i w którymś momencie wpadnę w taki niebezpieczny krąg pod tytułem możliwości, a ilości, tak? Tak, bo ratowanie psów to tak jak Konrad Zdioza opowiadał w pierwszym odcinku Psihistorii, to są ogromne pieniądze, tak. Naprawdę ogromne. Więc tak. To, co im się często zarzuca, że ich PR jest zbyt mocny, ale oni po prostu muszą chodzić i dawać wywiady i robić ten PR, bo inaczej nie mieliby na to wszystko pieniędzy. Oczywiście. No. Ja uważam, że to oni robią fantastyczną robotę. Prawda. Nawet namawiam Fundację Wzajemnie Pomocnych. Mówię, musicie nagrywać filmy, musicie pokazać te zwierzęta, musicie pokazać wasze historie, ich historie. Niech ludzie zrozumieją, bo faktycznie to, co powiedziałaś, to jest ogromne nie tylko pieniądze, ale w ogóle wysiłek, czas, zaangażowanie. To jest full-time job 24 godziny na dobę. Prawda. Tu nie ma weekendów, tu nie ma świąt. Nie ma wakacji, to nie też ma o tym wakacji. Konrad opowiadał. Absolutnie. I ludzie tego nie rozumieją. Dla wielu osób po prostu pies jest jakąś maskotką, zabawką, a to jest ogromna odpowiedzialność, szczególnie tego typu fundacje. Dlatego, no, a ja się boję z kolei właśnie tego, że ja bym za bardzo chciała za dużo pomóc i w rezultacie no, doszlibyśmy do jakiegoś punktu krytycznego, gdzie te zwierzęta, ja nie będę w stanie im zapewnić odpowiedniej opieki, a one nie będą wcale miały lepiej. Więc myślę, że taka fundacja jak na przykład Wzajemnie Pomocni czy AST, pomagajmy im dzisiaj. Psy czy ludzie? To takie pytanie, które zawsze się pojawia w każdym odcinku, każdy je dostaje. Trochę już na to odpowiedziałaś i chyba znam odpowiedź, ale może zamknijmy twoją jakąś puentą taką od serca. Dlaczego? To zadam to pytanie inaczej. Dlaczego psy, a nie ludzie? Wiele ludzi bardzo mnie zraniło. Wiele ludzi okazało się bardzo fałszywych. I dlatego... Oczywiście jest też wiele ludzi fantastycznych wokół mnie, to nie tak, że ja jestem aż taka zraniona i wycofana od ludzi. Mam naprawdę cudownych, tak jak wspomniałam, na przykład fanów i ludzi, którzy wspierają mnie. Natomiast rzeczywiście od zwierząt nigdy nic złego nie dostałam. Nawet jak się rzuciły na mnie, nawet jak mnie pogryzły, a miałam takie sytuacje, to wiedziałam, że to jest moja wina. Pies zawsze jak mnie ugryzł, to wiedziałam, co zrobiłam. Albo czego nie zrobiłam. Rzeczywiście psy są czyste, zwierzęta są czyste, ich emocje są czyste. Wiesz, czego się można po nich spodziewać, tylko musisz je czytać, tak? Bo ludzie też nie za bardzo rozumieją zwierzęta. Widzą tylko i wyłącznie zjeżoną sierść i machający ogon, a tymczasem zwierzęta dają nam dużo, dużo, dużo więcej sygnałów przed tą zjeżoną sierścią i tego ludzie nie potrafią czytać. Jeżeli potrafisz komunikować się ze zwierzętami, to masz najcudowniejsze towarzyszy. Nie, właśnie chyba zrobiłaś mi następny temat odcinka, bo tak sobie pomyślałam, że warto byłoby zrobić odcinek o języku psów bardzo, po prostu. Bardzo. O takich podstawowych rzeczach, których właśnie ludzie nie czytają, jak tak. To ty powiedziałaś. Tak, bardzo, no to jest bardzo no i proszę ważne. Bardzo, mówisz bardzo. Masz. Bardzo ważne, jak podejść, jak czytać, absolutnie, komunikacja z innymi zwierzętami, z dziećmi, absolutnie to ludzie powinni się uczyć tego. Dziękuję wam bardzo za dzisiejsze przybycie. Trzymam kciuki za twoje sukcesy zawodowe. Dzięki. Nie pytałam o nie celowo, bo musiałabym tutaj teraz czytać z kartki, co to się ostatnio wydarzyło. Zostałaś ostatnio mistrzynią. Jestem mistrzynią Polski, wyścigową mistrzynią Polski. Gratulacje. Tak. Bardzo dziękuję. Trzymam kciuki. No co, byłyśmy dzisiaj na różowo. Różowy kolor przynosi ci szczęście? Przynosi mi szczęście i poza tym uważam, że ma dużo w sobie energii.
No to tego się trzymajmy. Dziękuję Tekili, Borysowi i Tobie przede wszystkim, że byliście dzisiaj z nami. Ja dziękuję. Dziękujemy. Za